Myśleliście, że to już koniec? Nie, 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 nie tym razem. Mamy dla was jeszcze jedno kultowe miejsce we Wrocławiu. Jest to ZZ Top Zupy i Zapiekanki i znajduje się ono za mną na ulicy Kazimierza Wielkiego. To miejsce ma również, tak jak Bar Witek, 4,5 średnią ocen, tylko nieco ich mniej jest, jest ich nieco ponad 800. I tak, w tym miejscu, tak jak nazwa mówi, zjemy i zapiekanki, i zupy, więc dosyć ciekawy koncept. Nie ma co prawda tostów, no ale sprawdzimy, czym się tutaj wrocławianie zajadają. Lecimy. Mamy już swoje zamówienie i słuchajcie, wzięliśmy jedną zapiekankę, ona się nazywa Poważna, to jest ser, szynka, pieczarki i szczypiorek, ja generalnie lubię szczypiorek. Podobnie jak tam, tylko tu no. Szczypiorek jeszcze. Tak, a tam było masło czosnkowe. Spójrzcie, tak ona wygląda i tak, ja tu mam pewne podejrzenie, że to jest połowa dużej, bo my wzięliśmy generalnie małą, ona kosztowała 15 zł, a duża tam była chyba 21, ale na paragonie mam napisane pół poważnej. To jest poważna, to jest nazwa po prostu tej zapiekanki. Więc zgaduję, że ta duża za 21 byłaby taka, dwa razy dłuższa, nie? W każdym bądź razie, no jest mniejsza ewidentnie, złotówka różnicy jak tam, ale jest no mniejsza zdecydowanie, no to widać od razu. No i co tutaj, też ketchup płatny jest jedną złotówkę. Dobra, to co, próbujemy. No tutaj też widzę, jest dużo generalnie tej szynki, ale tyle sera, co tam, to chyba nie ma tutaj, co? No ale ten szczypiorek. Inna jest bułeczka. No szczypiorek, ja lubię szczypiorek na zapiekance. Jedziemy. Bułka jest chrupiąca, natomiast nie jest tak puszysta, jak była u Witka, nie? Tam jak od razu ugryzłem, to pierwsze co poczułem, to było ten atak tych pieczarek. Tutaj są wyczuwalne, ale nie aż tak jak tam. Po prostu tam więcej miały smaku te pieczarki. No i bułeczka też tam była jednak lepsza. Wydaje mi się, że nawet serowo, tam pamiętasz, ciągnęło się, nie? Ten ser normalnie się wylewał. No tutaj natomiast, no powiem tak, jest bardzo dobra. Jeżeli bym miał porównać do warszawskiej bagiety, to ciągle to jest lepsze niż ta klasyczna na przykład w warszawskiej bagiecie, jak wzięliśmy. Natomiast do Witka to jednak tutaj troszeczkę brakuje. Ketchup jest spoko. Tam po prostu te pieczarki z serem robiły calutką robotę. Tutaj jest po prostu ok. Jest po prostu ok. Jeżeli jest za 21 zł faktycznie dwa razy większa porcja, no to opłacalne jest, nie? Bo to już sporo większe od Witka by było. Ale ta mała to 15, to myślę, że lepiej chyba tą dużą, która jest dwa razy większa. Ale generalnie na miejscu widziałem i są jakieś wegańskie sery, wegańskie pozycje z wegańskim szynką wegańską. Nie wiem jak to smakuje, ale w każdym razie jeżeli ktoś poszukuje takiego wegańskiego jedzenia, no to jak najbardziej tutaj może na zapiekankę się skusić właśnie z tym wegańskim serem. I co jeszcze ciekawego, bardzo fajne mi się spodobało, darmowa woda tam jest, no stoi tak, po prostu. O, mamy tutaj kolegę. Nie, jest zapiekanka dobra, ale no po prostu po tym, co dzisiaj spróbowaliśmy wcześniej, no to jest troszeczkę inna półka. Tu mi się wydaje, tam tak jakby ta bułka była specjalnie robiona pod zapiekankę, a tutaj to wygląda trochę jak taka no, bułka ze sklepu od spodu. Proszę sprawdzić. No tu mi się wydaje, że jest mniej smaku. Tak jak mówiłem, nie? Tam od razu czujesz ten ser i pieczarki. Tak, tutaj dużo czuć bułki. Nawet wydaje mi się, że nawet jakbyśmy tak popatrzyli, to tam wizualnie było jakby może wydrożone trochę tej bułce. Tam była proporcja taka na bogato, taką jak babcia ci zrobi, dużo farszu, dużo sera. I to naprawdę było przepyszne. Tu jest po prostu dobrze. Ale jeżeli... to jest połowa dużej, a duża kosztuje 21 zł, no to wydaje mi się, że jest warte rozważenia. No, po taką dużą jedną to by się spokojnie zapchasz. My tutaj wzięliśmy sobie pół na pół. Ale jak miałbym dla doznań smakowych jedną zapiekankę tylko móc zjeść, to bym zjadł.
Witku. Przechodzimy do zup i mamy dzisiaj krem z zielonych warzyw. Generalnie codziennie są trzy zupy, jak na razie. Jest jedna zupa domowa i ona kosztuje dychę za małą. Jest zupa krem i tutaj mamy dzisiaj właśnie tą zupę krem, to jest z zielonych warzyw i ona 11 zł za małą. Mała to 350 ml, jest jeszcze 450 i 650 porcje. I jeszcze jest zupa mięsna i mięsna 12 zł za małą. A my wzięliśmy właśnie dzisiaj mięsną i szpinakową, generalnie szpinakową, pewnie też jest szpinak, ale no z zielonych warzyw, krem i generalnie zmienia się co dwa dni te menu właśnie tutaj tych zup i podawane jest na Facebooku. Tutaj mamy jeszcze grzaneczki, bo można sobie dobrać grzanki, można dobrać sobie właśnie jakiś szczypiorek, taki koperek, można dobrać, tam były chyba też jakieś zioła. Zioła były i jeszcze były nasiona. Był słonecznik na pewno. Myślę, że starczy. I co, jedziemy? Generalnie to stoi w takich bemarach i czeka po prostu na klienta, z automatu się to dostaje. Oczywiście można zjeść na miejscu, jest, nie wiem, tam z 10 miejsc. Czuję Brukselkę. Brukselkę? Mhm. Nie każdy przepada za Brukselką. Mroku też tutaj jest. Ale ty chyba uwielbiasz. Ale leciutko Brukselki. Chyba Brukselki, bardzo mało. W każdym bądź razie, mroku, ja bardzo lubię generalnie kremy i z zielonych warzyw tak samo. Natomiast jest bardzo to delikatne. Takie, żebym powiedział, dla dzieci mogłyby się tym zajadać. Bardzo delikatne. No słuchajcie, no tak jak jeżeli jedliście krem z zielonych warzyw, to dokładnie tak smakuje. Nie ma tutaj jakiegoś... domowy smak. Domowy smak, naprawdę, bardzo domowa zupa. A jak widać, z przyprawieniem? Widać tutaj, jest lekko przyprawione, mówię, dla dzieci taka, że dzieci mogłyby jeść, ale jeżeli chodzi o zupy kremy z warzyw, to właśnie ja preferuję takie, nie takie ostre aż, tylko takie właśnie delikatne. Mhm. Bo tutaj dzięki temu właśnie dobrze czuć ten smak warzyw. Bardzo smaczna zupa. To jest gęste, nie? No. Fajna zupa, spójrzcie jaka konsystencja. Gęste to jest naprawdę bardzo mocno. I smaczne, całkiem spoko pozycja. Taką zupkę, przechodząc, jakbym był głodny, tym wolę chyba takie coś zjeść niż, albo nie wiem, w chłodny smaka. Dzień wejść, rozgrzać się ciepłą zupą. Taki na szybki jakiś drugie śniadanie albo lunchyk. Taki lekki, naprawdę spoko. Tutaj mamy drugą zupę, jest to pomidorowa z kurczakiem, z kaszą bulgur i fasolką szparagową. Dobraliśmy sobie tutaj natkę pietruszki i właśnie trochę koperku. Powiem ci, że dla mnie to niespotykane połączenie pomidorówki z fasolką szparagową. Z kurczakiem takim? Z takimi kawałkami kurczaka? Ja nie jadłem na przykład, bo mi się bez mięsa tą pomidorową, ale spójrz. Tutaj tego farszu jest naprawdę dużo. Ta zupa jest naprawdę sycąca, to już mogę powiedzieć, bo widzę, ile jest tej kaszy, ile jest tych warzyw i tego kurczaka. Dobra, jadę. To nie smakuje jak typowa pomidorowa. Ale trzyma chyba ciepło, co? Bo widać jak paruje. Przez tą fasolkę, przez tego kurczaka, to ma troszkę taki inny smak ta zupa. Nie wiem, czemu mi się kojarzy troszkę coś w stronę azjatyckich smaków, chociaż tutaj nie ma żadnych takich azjatyckich dodatków, ale ten kurczak właśnie, bo tam często jest zupa, w azjatyckich zupach jest kurczak, nie? Fasolka i tak dalej. Sam bulion nie jest gęsty, totalnie nie, zobacz, taki bardzo wodnisty i tak dalej, ale taki lekko kwaskowa, tu nic słodkości nie ma, specyficzna. Ja bym nie powiedział, że to jest pomidorówka ogólnie. Mocna wariacja na temat pomidorówki, aczkolwiek jak najbardziej smaczna. Mi ta lepiej smakuje. A czy to było napisane, że to jest zupa pomidorowa, czy zupa z pomidorów? Zupa pomidorowa. Jak widzicie, dla mnie zupa pomidorowa, no nie dość, że smakuje jak pomidorowa. No, czuć tutaj smak pomidorów oczywiście, ale no ja jem z makaronem. Z makaronem. No niektórzy z ryżem jeszcze, no ale tu z kaszą bulgur, z takimi dodatkami fasolka, no bardzo nietypowe, jeszcze kurczak. Ciekawa alternatywa. Jest jak najbardziej smaczna. Ojej, w ogóle niepodobny smak do pomidorowej. Taki dziwny posmak. To bardziej mi przypomina właśnie smak, jak nie wiesz, jaką zupę zrobić, wszystko tak. Wrzucasz, taka śmieciówka. To, co zostało, ale dobre. To mi bardziej podchodzi. Bardziej? Tak, ja ogólnie lubię zupy kre. Tutaj nawet bym w sumie nie dostalał, bo to ma taki swój smak, nie jest płasko, a tam czegoś
czegoś było dla mnie za dużo, a czegoś mi brakowało. No może, może to był po prostu smak, jakiego nie znałem, nie wiem, te połączenie pomidorówki z fasolką szparagową. Tam nie było smaku za wiele pomidorówki. To była wariacja bardzo mocno na temat pomidorów w zupie. Może przedwczoraj była pomidorówka, ale to spoko. Nie. Kremik jak najbardziej w porządku. I to jest wege. Bez mięsa żadnego. Wegańskie. A jak ci się w ogóle podoba taki format zupowy? Zajebiście mi się podoba właśnie. Szukałem czegoś takiego w Warszawie, ale niestety nie znalazłem. Jest pewne miejsce, które ma się otworzyć w Warszawie i na nie czekam. Już jest na Google widoczne. No i co? Chciałem generalnie to miejsce nagrać, ale jest na razie tylko w Gdyni. Jak ja patrzyłem, i okazuje się, że jest tutaj we Wrocławiu. I my je wam pokażemy. Ale tam jest coś ciekawego, bo patrzcie, jak masz taki kubeczek na to, na zupę, to tam tego kubeczka się nie wyrzuca do kosza. Zobaczycie w następnym odcinku. Tak więc powiem wam tak, jeżeli chodzi o to miejsce, no Barwitek, no ewidentnie jeżeli chodzi o zapiekanki, no lepiej wypadł, no nie oszukujmy się. Ale zupy, naprawdę fajne, można domowe takie zjeść zupy i przede wszystkim widać tutaj, nie ma chemii, to jest naturalnie wszystko zrobione. Widać naprawdę, że tutaj, no takie domowe zupy, naprawdę jeżeli lubicie, to jak najbardziej to miejsce polecam. Była jeszcze dzisiaj buraczkowa chyba, buraczkowa była z ziemniakami. Też domowa, ona zadyszkę była, ale wzięliśmy akurat te dwie. To jest miejsce naprawdę warte do sprawdzenia. Jeżeli te zapiekanki 21 to są dwa razy większe, no to, to naprawdę też warto, bo się najecie bardzo. Ale jeżeli jesteście takimi smakoszami, lubicie ser, pieczarki, no to jednak Witek. I tym miłym, smacznym akcentem, najzdrowszym chyba w dzisiejszym odcinku, kończymy. Także zapraszam do lajkowania i subowania kanału, a my najedzeni, to do domu, ciao! Koniec.